Polityki Społecznej, pana Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i polityki społecznej, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pani Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej, pani Ewy Kowalskiej, pani Katarzyny Koseckiej, pana Krzysztofa Dobiesa, pani Joanny Dryjańskiej, pani Agnieszki Szpili, pani Natalii Małyszko-Łukomskiej, pani Marii Królikowskiej, pani Małgorzaty Szumowskiej. Pani minister, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, tutaj REGE towarzyszy naszej konferencji, w związku z tym muszę troszeczkę poprzestawiać. Nie, REGE jak najbardziej z nami. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, ja chciałabym przede wszystkim z głębi serca podziękować za dzisiejsze spotkanie, bardzo owocne spotkanie, które w dialogu tworzy dobre rzeczy. My wielokrotnie mówimy, że dla rządu naszego bardzo ważne jest wsparcie opiekunów, osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, abyśmy wdrażali konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i dawali takie rozwiązania, które dają prawo do godnego, niezależnego życia każdemu Polakowi. I do tego dążymy. To przyjęta przez rząd strategia na rzecz osób niepełnosprawnych, która pokazuje mapę drogową dojścia. Wiele już zostało zrobione i Fundusz Solidarnościowy, programy z tego funduszu, ale przede wszystkim dążymy do tego, żeby wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ta polityka była oparta na takich silnych, stabilnych filarach. I tymi filarami, na których temat dzisiaj rozmawialiśmy, to przede wszystkim pokazanie nowego świadczenia wspierającego, które będzie dedykowane dla osoby niepełnosprawnej, na tym, aby do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mogły, opiekunowie tych osób, jeżeli będzie takowa decyzja, mogły ewentualnie dorabiać, zarobkować i mówiliśmy o rzeczy bardzo ważne i ten dialog będzie dalej prowadzony, o ustawie o asystencji, nad którą wiecie państwo, że trwają prace u pana prezydenta. Pan prezydent jest inicjatorem, pan minister Paweł Wdówik intensywnie z zespołem pracuje i dalej z państwem tutaj obecnymi będziemy pracowali, aby te rozwiązania były jak najlepsze. My mamy przygotowany projekt ustawy, założenia dzisiaj omówiliśmy, pan minister za chwilę przedstawi szczegóły, ale przede wszystkim najważniejszy jest konstruktywny dialog. Konstruktywny dialog to znaczy się, że mówimy otwarcie o wszystkich sprawach, problemach, które nas dotyczą, które chcemy rozwiązać i szukamy drogi, jak te sprawy należy, jak można te sytuacje rozwiązać, jakie można procesy legislacyjne rozpocząć. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że w tej kwestii, o której rozmawialiśmy, a więc w zakresie nowego świadczenia wspierającego, w zakresie dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego, a także asystencji, także bardzo oczekiwanej, którą dzisiaj prowadzimy na podstawie programu z Funduszu Solidarnościowego, a zależy nam przede wszystkim na tych rozwiązaniach kompleksowych, systemowych, przede wszystkim prawo do godnego, niezależnego życia i osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunów. Szanowni państwo, myślę, że pan minister Paweł Wdówik dokładnie omówi te założenia tych projektów, które dzisiaj zostały przedstawione i myślę, że dalej będziemy prowadzili rozmowy takie, które doprowadzą do tego, że w tej kadencji Sejmu ten projekt zostanie uchwalony, abyśmy mogli te rozwiązania z sukcesem, a jest to wielkie wyzwanie, wprowadzać od 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i polityki społecznej. Szanowna pani minister, szanowni państwo, 3 godziny intensywnych rozmów
I oto jesteśmy w punkcie, gdzie mogę z nieskrywaną radością zaprezentować efekt tego naszego intensywnego dialogu. Wstępne porozumienie wokół trzech zasadniczych elementów tworzących ten, powiedziałbym, model wspierania osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna. Pierwszy element, świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nie obwarowane jakimikolwiek dodatkowymi uzależnieniami w rodzaju dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Nic z tego nie ma. To jest świadczenie wynikające z niepełnosprawności. Ono będzie miało trzy poziomy. Poziom najwyższy dla osób wymagających najwyższego poziomu wsparcia, który będzie równy dwukrotności renty socjalnej. Poziom drugi równy rencie socjalnej. Poziom trzeci równy 50% renty socjalnej. Przy czym, żeby o to świadczenie móc wystąpić, trzeba najpierw mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia. To jest czynność, która będzie przeprowadzana, i to jest drugi element tego systemu, czynność, która będzie przeprowadzana przez zespoły, wojewódzkie zespoły orzecznicze. To ustalanie potrzeby wsparcia będzie mieć wartość punktową, możliwie zobiektywizowaną w skali od 0 do 100 punktów. Opiera się narzędzie do oceny o klasyfikację, międzynarodową klasyfikację funkcjonowania, tak zwany ICF, więc jest oceną nie medyczną, tylko funkcjonalną. I tutaj od stycznia 2024 uruchomimy pierwszy poziom świadczenia wspierającego dla osób między 90 a 100 punktem w tej skali, czyli wymagającej najwyższego poziomu wsparcia. W kolejnych latach będziemy uruchamiać kolejne poziomy. Drugi poziom w 25, trzeci w 26. Dla opiekunów, którzy po decyzji osoby niepełnosprawnej czy wspólnej decyzji o tym, że świadczenie przechodzi na tą osobę, uruchamiamy pakiet ochronny, opłacamy składki, jeśli osoba nie podejmie zatrudnienia, jest możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne lub korzystania z zasiłku dla bezrobotnych i pakietu pomocowego z Funduszu Pracy, który jeszcze będziemy w szczegółach ustalać. Trzeci element dla osób, które z różnych względów nie będą chciały, nie będą mogły, nie będą gotowe, czy będą się obawiały przejścia na ten nowy system, na świadczenie wspierające, pozostaje oczywiście świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy do poziomu i zarobkowania do poziomu mniej więcej 20 tysięcy złotych rocznie. Szczegółowa kwota oczywiście też zostanie dopracowana, ale to jest mniej więcej ten poziom, którego się spodziewamy i tak to przewidujemy. Ta możliwość będzie też dla tych osób, których niepełnosprawni członkowie rodziny mają ustalony poziom potrzeby wsparcia. On może być pierwszy, drugi lub trzeci, ale ważne, że ten któryś z tych poziomów jest, wtedy uruchamia się ta możliwość podjęcia zarobkowania. To jest w najkrótszy możliwy sposób przedstawienie tego, co osiągnęliśmy. Może jeszcze wskażę tylko na
bardzo podkreślaną przez stronę społeczną część dotyczącą asystencji. Będziemy wspólnie pochylać się nad rozwiązaniami dotyczącymi asystencji. Tutaj będzie wprowadzony element, możliwość wymiany tego świadczenia wspierającego na godziny asystenckie, czyli na dodatkowe wsparcie poza tym, które będzie gwarantowane w ustawie. Ja jeszcze raz chcę podziękować Państwu za cierpliwość i za to, że mimo różnic i mimo tych trudności, z którymi Państwo się zmagają, zdecydowali się Państwo na ten dialog. Jak widać, jesteśmy w stanie uzyskiwać efekty, które są dla nas możliwe do zrealizowania, ale też dla nas jako rządu ważne, a które dla Państwa są krokiem w tak oczekiwanym kierunku zapewnienia godności i niezależności osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Kosecką. Dzień dobry państwu. Ja chciałam tylko podkreślić, że dzisiejsze rozmowy poszły moim zdaniem w bardzo dobrym kierunku. Wszystkie możliwości są otwarte. Jesteśmy w dialogu. Nikt nie jest poszkodowany, nikt nie jest wykluczony. Wszystkie grupy społeczne, wszyscy opiekunowie są zabezpieczeni finansowo. Jeśli chodzi o asystencję, która leży nam bardzo też na sercu, będziemy już w poniedziałek rozmawiać tutaj w tym budynku na te tematy. I mamy nadzieję, że osoby niepełnosprawne będą mogły godnie żyć. I o to nam wszystkim chodzi. Jesteśmy wszyscy razem w tym. Jesteśmy zgodni, że nie możemy się dzielić, że osoby opiekunowie i osoby z niepełnosprawnością, my wszyscy mamy jeden cel, poprawę życia osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością. I wydaje się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby to osiągnąć po dzisiejszych rozmowach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Szumowską. Szanowni Państwo, Pani Minister, Panie Ministrze, koleżanki, koledzy i Państwo. Ja chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nasz kolektyw apolityczny łączy w sobie kilka bardzo ważnych ścieżek i o tym warto mówić. Są z nami osoby z niepełnosprawnością, są z nami opiekunowie osób z niepełnosprawnością w różnym wieku i są również osoby sojusznicze, takie, które czy pracują, czy funkcjonują obok osób z niepełnosprawnością. I myślę, że to jest świetna perspektywa. Okazuje się, że całkiem zbieżna z perspektywą naszych dzisiejszych rozmówców. Mogę powiedzieć tylko słowa klucze. Dialog, szacunek, to było to, z czym się spotkaliśmy. Rozmowa miała trwać godzinę, trwała 3 i nikomu się nie spieszyło do wyjścia, bo zależało nam na tym, żeby wypracować tutaj jakieś rozwiązania, konkretne rozwiązania. I tak jak powiedziała przed chwilą Kasia, chyba w dużych emocjach tak myślę, bo naprawdę jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i szczęśliwi. Każdy będzie zaopiekowany, także mamy nadzieję, że to jest początek też dialogu wewnątrzśrodowiskowego. No i po prostu, szanowni państwo, razem możemy dużo więcej. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Szpilę. Szanowna pani ministro, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, szanowny kolektywie. Ja właściwie chciałabym tylko powiedzieć to wszystkim państwu. Jest już późno, więc tak trochę na dobranoc, choć pewnie nikt jeszcze z państwa nie idzie spać, ale że właściwie od dziś mogą państwo spać troszeczkę spokojniej, ponieważ moja szalona wizja, taka pisarska, że osoby z niepełnosprawnością nagle staną się superheroes i po prostu zmienią ten kraj, właśnie osoby z niepełnosprawnością, ta wizja zdaje się urzeczywistniać i wydaje mi się, że naprawdę transformację w tym kraju, największą, zrobią OZN i opiekunowie. I nawet jeżeli państwo w nas nie wierzą, to my będziemy pokazywać to, że warto w nas wierzyć i warto z nami iść, po prostu warto z nami iść, bo ta zmiana jest możliwa.
i zmiana w niepełnosprawnym państwie, które podkreślałam wielokrotnie, tak nazywałam to państwo, właśnie może powinna być wykonana głównie przez OZN albo zapoczątkowana przez te osoby i przez opiekunów. I bardzo się cieszę z tego, że biorę w tym udział, bo ta ścieżka, na której jestem od 6 miesięcy, totalnie zmienia moje życie i zmienia Państwa życie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejsze oświadczenie dla mediów. Dziękuję Państwu za udział. Przepraszam, jeszcze poprosiłem Panią Bogumiłę o zabranie głosu. Tak. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć kilka słów z perspektywy osoby z niepełnosprawnością znaczną. Osoby, która jest zależna każdego dnia, by funkcjonować w społeczeństwie, by funkcjonować zawodowo, by funkcjonować jak każdy obywatel. Po dzisiejszych 3 godzinach wychodzę z ogromną nadzieją, ale chcę też zaznaczyć, że będziemy czekać, by te 3 godziny przełożyły się na realne zmiany. Dla osób z niepełnosprawnością, jak i samych opiekunów i opiekunki tych osób. To, co jest dla nas kluczowe, to to, by osoby z niepełnosprawnościami miały wybór. Nie miały tylko opcji, że w momencie, kiedy opiekun, opiekunka, osoba bliska odejdzie z tego świata, to czekają tylko DPS. My chcemy godnego życia, bez względu na to, czy mamy bliskich, rodziny, czy jesteśmy sami na tym świecie. Potrzebujemy asystencji, potrzebujemy zabezpieczenia finansowego, potrzebujemy zmian także w kwestii zawodowej, społecznej. Dlatego teraz, to co dzisiaj Państwo widzą, to jest pierwszy krok. Pytanie, czy to będzie pierwszy i dalej kolejne kroki, czy też nie. Będziemy mówić sprawdzam, będziemy tego pilnować i chcę, żeby Państwo wiedzieli, że niezależność osób z niepełnosprawnością, a także opiekunów osób z niepełnosprawnością jest dla nas bardzo, bardzo ważna i nie odpuścimy. Także potrzebujemy też sojuszników i sojuszniczki, osoby, które rozumieją, co przeżywają osoby z niepełnosprawnością, a także ich bliskich. Bez względu na to, czy jesteśmy w dużym mieście, czy w małej miejscowości, problemy są takie same. I my chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy mieli równe szanse na rozwój, na życie, na godne życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos uczestniczących w spotkaniu?